Zeitung Grenzen zum Bund. Nur helfen die Strafen bei freien Nation, die von die Leute ist heut und recht, die Taten von Zoll und Blut ist sie heut. Z polskich miast i miasteczek nie słychać krzyków rozpaczy. Padli jak chówiec bojowy warszawscy obrońcy getta. Słowa me we krwi nurzam, a serce w ogromnym płaczu. Dla was, o Żydzi polscy, polski tułacz poeta. Nie ludzie, lecz krwi psy okrwawione i nie żołnierze, lecz kaci przyszli, by śmiercią porazić was, wasze dzieci i żony. Kazę w wagonach wytrucić, wapnem w wagonach wytracić i szycić z umierających, bezbronnych i przerażonych. Lecz wyście podnieśli kamień, by rzucić nim w kanoniera, który nastawił działo, by dom wasz zburzyć ze szczętem. Synowie, machawe uszy, i wy potraficie umierać, podjąć bez cienia nadziei walkę we wrześniu zaczętą. Oto, co trzeba wyryć, jak w skale w polskiej pamięci. Wspólny dom nam zburzono i krew przelana nas brata. Łączy nas mur egzekucji, łączy nas Dachau, Oświęcim. Każdy grób bezimienny i każda więzienna krata. Wspólne zaświeci nam słońce ponad zburzoną Warszawą, gdy zakończymy zwycięstwem krwawy nasz bój wieloletni. Każdy człowiek otrzyma wolność, kęs chleba i prawo. I jedna powstanie rasa, najwyższa, ludzie szlachetni. Ten wiersz pod tytułem Żydzi polscy, poświęcony pamięci Szmula Zygielbojma, Władysław Broniewski napisał w miesiąc po upadku powstania. To jest wiersz, hołd i marzenie. Czy się spełniło? My przyszliśmy tutaj, bo pamiętamy. Pamiętamy o tym, co się tutaj stało. Pamiętamy tych, którzy walczyli. Pamiętamy tych, którzy zginęli. Pamiętamy i o tych, którzy razem z Markiem Edelmanem przychodzili tutaj w celu uczczenia ofiar, ale dzisiaj ich już z nami nie ma. Tylko parę nazw. Symbolicznie tych przyjaciół Marka, którzy zawsze tutaj przychodzili, a teraz nie mogą, bo weszli. Jacek Kulon, Lechosław Gąździk, Hala Laban, Julia Hartwig, Noemi Korsan,
Lechosław Goździk, Anka Kowalska. Marek Edelman był nie tylko jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim. Był działaczem opozycji, był członkiem pierwszej Solidarności. Był delegatem tego związku na pierwszy jego zjazd w Gdańsku. W 1943 roku zaproszony tutaj do wzięcia udziału w realnych obchodach przez ówczesne władze. W 1983 przez ówczesne władze nie zgodził się. Zatrzymany w swoim domu, przy aresztowaniu w Łodzi, Lech Wałęsa i katolicki kapelan Solidarności, z którym jechaliśmy razem z Wieńcem z Gdańska, zostaliśmy zatrzymani przez UBC przetrzymywani w Olsztynie. Janusz Onyszkiewicz, który wraz z Romanem Zimandem mieli reprezentować Solidarność na tych obchodach, zdążyli Roman przeczytać oświadczenie Marka Edelmana, dlaczego w obchodach udziału nie weźmie. Janusz Onyszkiewicz przemówił w imieniu Solidarności. Panowie po cywilnemu zgarnęli ich do budy i wywieźli do miejsca, w którym być nie chcieli. Za chwilę rzecznik tej pierwszej Solidarności, Janusz Onyszkiewicz, odczyta to oświadczenie Marka Edelmana. Ono jest niby historyczne, bo sprzed 35 lat, ale warto zauważyć, że wobec tego, jak plugawiona jest siedziba naszej pierwszej Solidarności, za zgodą władz, ten tekst już jest niestety nie tylko historyczny. List otwarty. Zaproponowano jej udział w honorowym komitecie obchodu 40-lecia powstania w getcie warszawskim. Chciałbym krótko wyjaśnić, dlaczego odmówiłem. 40 lat temu walczyliśmy nie tylko o życie. Walczyliśmy o życie w godności i wolności. Obchodzenie naszej rocznicy tutaj, gdzie nad całym życiem społecznym ciąży dziś poniżenie i zniewolenie, gdzie doszczętnie zafałszowano słowa i gesty, jest sprzeniewierzeniem się naszej walce, jest udziałem w czymś całkowicie jej przeciwnym. Nie będę w tym uczestniczył i nie zaakceptuję uczestnictwa innych, skądkolwiek by przybywali i czymkolwiek by się chcieli legitymować. Z dala od manipulowanych uroczystości, w ciszy grobów i serc przetrwa prawdziwa pamięć o ofiarach i bohaterach, o odwiecznym ludzkim porywie ku wolności i prawdzie. 2 lutego 1983 roku Marek Edelman. Seinen Dorf, von Ruinen bei.
arme Land, wir weißen Land und Schnee. Wir kommen auch mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo gefallen dieser Spritz und unser Bruch? Straßen, Wetter, unser Bude, unser Mut. Und wo gefallen dieser Spritz und unser Bruch? Straßen, Wetter, unser Bude, unser Mut. Seit die Morgensonne bei Gilden, unser Heim. Der Mächten wird verschwinden mit dem Feind. Dort versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Die Avaroso geht das Lied von Dort zu Dort. Dort versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Die Avaroso geht das Lied von Dort zu Dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Sie mit den Liedern von der Freude auf der Freie. Das Wort der Volk zwischen Fahnen wie gewählt, das wird gesungen mit Nagales in die Hände. Das Wort der Volk zwischen Fahnen wie gewählt, das wird gesungen mit Nagales in die Hände. Das Wort mit Weimar, als du gehst den letzten Weg, verschiedenen Bleien, er verstellen bläue Weg. Kommen wir noch unser Reus gedenkte Schau. Proszę o jeszcze chwileczkę cierpliwości. Kolejka do złożenia kwiatów ma jeszcze około 50 metrów. Z prawdziwą pamięcią i z przeżyciem. No tu przychodzimy. Widzi pan, że tak jak tu wszyscy stoimy, wszyscy się nie znamy, to się nazywamy. Po złożeniu kwiatów przechodzimy dalej w kierunku ulicy, żeby zwolnić miejsce dla następnych. Formujemy marsz. Chwilę, potem robimy zupełnie czegoś innego, co jest nawet sprzeczne. Także to jest jak gdyby potrzeba naszego serca, tej pamięci. A także jest to wytrwanie Edelmana, że zawsze przychodzą, jak ja się tak cieszę, że to nie marzy. Zona Zahn, 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 Zahn,
Szymon Geber. Konstanty Geber. Taki duży, no bo tato się wciągnął. Nie widziałam, nie widziałam. No
Wydaje mi się, że tak, że to nie jest w ogóle... Śpiewamy przy kamieniu, nie, nie, śpiewamy przy Mirabocie. No, to jest na samym końcu. Cześć. Jedziesz do Pauli? Baszerk, nieuniknione, przeznaczone, idzisz. Irena Klepfisz, a przełożyła Bożena Kef. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli, bo nie mieli miłości i w świecie żyli samotni. Radzili sobie z tą samotnością, ale zawsze się jej bali, bo nie mogli zapytać, bo ich unikano. Bo byli chorzy, a ich organizm choroby nie mógł przewalczyć. Bo wybierali tylko bezpieczne sposoby. Bo nie mieli znajomości, bo nie mieli wiary. Bo czuli, że nigdzie nie przynależą i chcieli już umrzeć. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli. Bo byli samotnikami i lubili to. Bo mieli wielu przyjaciół i do ich grona wciągali kolejnych, bo podejmowali ryzyko, bo byli uparci i nie zamierzali się poddać, bo o zbyt wiele prosili. Te słowa są poświęcone tym, którzy umarli, bo karta się zapodziała i numer przeskoczono, bo odmówiono im łóżka, bo w tym miejscu wszystko było zajęte, a żadnego im miejsca nie było. Te słowa dedykowane są tym, którzy umarli, bo ktoś nie dokończył sprawy, bo ktoś przeoczył i zapomniał, bo ktoś zostawił wszystko Bogu, bo ktoś się spóźnił, bo ktoś się w końcu wcale nie pojawił, bo ktoś im powiedział, żeby poczekali, a oni już nie mogli czekać. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli. Bo śmierć jest karą, bo śmierć jest nagrodą, bo śmierć jest ostatecznym odpoczynkiem, bo śmierć jest wieczną furią. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo nauczyciel w szkole średniej dał im książki. Bo nie przyciągali uwagi i przepadli gdzieś przy tasowaniu. Bo znali kogoś, kto znał kogoś, kto mógł pomóc i wepchnął ich w jakiś kąt w czwartek po południu. Bo wybierali tylko bezpieczne sposoby, bo szczęście im sprzyjało. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo wiedzieli, jak iść na skróty. Bo przyciągali uwagę i to ich zawsze wybierano, bo podejmowali ryzyko, bo nie mieli zasad i byli bezwzględni.
Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo nie chcieli się poddać i ignorowali statystyki, bo mieli wiarę i ufali Bogu, bo oczekiwali najgorszego i zawsze byli przygotowani, bo byli wściekli, bo mogli zapytać, bo naciągali innych, a siebie chronili, bo umieli znieść upokorzenie, bo nastawiali drugi policzek, bo patrzyli w inną stronę. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, ponieważ życie to dzicz, a oni byli dzicy, bo życie to przebudzenie, a oni byli czujni, bo życie to pora kwitnienia, a oni rozkwitli, bo życie to walka, a oni walczyli, bo życie to dar, a oni umieli swobodnie go przyjąć. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli. Baszert. Masirim et nishmot ha-kidush ha-shem Kulam tzadikim u-tehorim Azer Lebanon ha-diri ha-torah Ba'avur sh'anachnu mitpalim ba'adehem Began emti Adonai Adonai shima bekoli Tine uzdecha kashuvot bekotech enonai Im avonot ishmoya Adonai mi ya'amod Ki imcha haslicha lem'ah Kiviti Adonai kiti nafshi bedivro hochalti Nafshi l'Adonai Meshomrim laboker, shomrim laboker Yechayisrael Adonai Kimadnai ha-chesed v'arbei mo'ofedut V'hu yifdek Yisrael miko avonotav Kadish Yitgadal v'itgadash shmei rabba V'almad v'achitei v'amli V'chayechon v'itchon V'chayei lecho v'et Yisrael V'agda u'v'zman kari v'imru amen ואח לעולם עומי עומיה יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתעדר ויתעלה ויתעלה שמי בשעה בריחו העולם Poznamy imion tych wszystkich, którzy zginęli. Chciałbym prosić Państwa o przeczytanie, wzięcie ode mnie karteczek i przeczytanie imion tych, którzy tutaj zginęli. Najpierw przeczytamy imiona tych, którzy zginęli w bunkrze Przymiłej 18. Małka Alterman miała lat 28, mieszkała na Miłej 4. Była związana z ruchem sionistycznym, współzałożycielka grupy młodych z Paolei Sion Lewicy. W getcie pracowała w kuchni ludowej przy Elektoralnej 14. Kolportowała prasę.
była łączniczką z polską konspiracją. Przywódca żydowskiej organizacji bojowej bezkompromisowo odważnie organizował akcję zbrojną w getcie w styczniu 1943 roku w getcie centralnym. Walczył na Miłej z Zamenhofa. W bunkrze na Miłej, ranny, nie mógł do siebie strzelić, więc poprosił o pomoc kolegę. Aria, Jurek Wilner, lat 26, w Warszawie. Syn właściciela fabryki wyrobów skórzanych, mieszkał na Przechodniej 6. Mariam Ettinger z domu Wojdesławska, córka Mojżesza, lat 49. I jej córka Danuta, Dina, lat 14. Mieszkały na Dzielnej 11, mieszkania 17. Wywieziono je do Treblinki 5 września 1942 roku. Chaim Rasner, lat 54, przemysłowiec, mieszkał na Żabiej 4, zginął w getcie w 1941 roku. Efraim Kondamiński, lat 33, inżynier, przedwojenny działacz KPP, w getcie działał w kierownictwie PPL. Uczestniczył w powstaniu. Wspomnijmy Emusa Freuda, lat 19, syn zmarłego działacza po alei Syjon Lewicy, Abrahama Freuda. W getcie był kolporterem nielegalnej pracy. W powstaniu należał do grupy Hersza Wielińskiego. Mira Fuchrel, lat 23. Warszawianka. Jasna, ładna i ciepła dziewczyna. Pracowała w kooperatywie krawieckim. Była narzeczoną Mordechaja Anielewicza. Majloch Perelna, lat 22 lub 26. Warszawia, uczeń szkoły CIS ZO, członek Cukunt, Skif był łagodny i bardzo lubiany. Walczył w powstaniu w oddziale Bundu pod dowództwem Lejba Bruzalca na terenie getta centralnego. Rachelka Sarenka Zilberberg, lat 23, warszawianka, należała do Hashomer Hakair. Na początku wojny wyjechała do Wilna ze swoim przyjacielem Moshe Kapitą. Urodziła tam w 1941 roku córkę Maję. Moshe został zamordowany. Tauba Upfał, lat 21. Mieszkała w Warszawie na Solnej 5. Została wywieziona do Treblinki we wrześniu 1942 roku. Teodor Reis, lat 32. Muzyk i skrzypek. Grał w orkiestrze filadelfijskiej. Przed wybuchem wojny wrócił do Polski. W getcie grał w orkiestrze. Pracował w policji żydowskiej i wraz z policjantami z getta został wywieziony do Treblinki. Freida Alter, lat 57, i jej mąż Gerson, lat 57, kupiec. Mieszkali w Warszawie. Zostali wywiezieni do Treblinki 22 lipca 1942 roku. Moja babcia, Hala Wyrszowa, która została zadenuncjowana przez grantowego policjanta w okolicach getta, zabrana na aleję Szucha, zakatowana razem ze swoją córką Janeczką. Była cudowną kobietą, adwokatką, bardzo mądrą i świadomą. Daje świadectwo jej męczeńskiej śmierci. Dosia Wolfson z domu Zatknit, lat 42, i jej mąż Tadeusz Wolfson, lat 44, urzędnik. Mieszkali na Siennej 69. Dosia została wywieziona do Treblinki w 42, a Tadeusz, który był w getcie grupowym 2 Rejonu Służby Porządkowej, zginął w Auschwitz. Alan Eisenbrand, lat 54. Jego żona Perla, lat 38. I córka Adela, lat 19. Mieszkali w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 28. 6 września 1942 roku zostali wywiezieni do Treblinki.
Jakub Markiewicz, lat 37, 1 stycznia 1942 po zabójstwie swojej żony Michaliny usiłował przejść na stronę aryjską, lecz po przekroczeniu granicy jakiś przechodzień wskazał na niego jako na Żyda, więc odesłano go z powrotem do getta, gdzie popełnił samobójstwo. Nadzia, której nazwiska nie znamy, miała około 20 lat, była uczennicą szkoły pielęgniarskiej. Gdy spotkała ją koleżanka, Madzia miała na ramieniu plecak. Idę na umszlak, powiedziała. Zabrano mi wczoraj rodziców. Może tam ich znajdę. 73-letni biznesmen Abraham Bejles razem z 8 lat młodszą od niego Miriam, żoną, mieszkał na Miłej pod 13. Zamordowano ich na umszlak prac razem z synem, a synowa i wnuczka Iremka, 3-letnia, pojechały do Treblinki i tam zostały zamordowane. Moi dziadkowie, Abraham Moshe Zilberberg, jego żona Helena Załomaskana Zilberberg i córka Marylka Zilberberg zginęli w Treblince. Mieszkanie na tej planecie. Gustav Baumeister, Andrzej Włast, jeden z najwybitniejszych polskich przedwojennych twórców kabaretu. Przyjaciel Tuwima, Słoniewskiego, mało kto o tym wie, Pił Sudczyk i wspaniały poeta liryczny. Był w getcie, czytał swoje wiersze w kawiarni Sztuka, ale nikogo te wiersze nie interesowały. Okoliczności jego śmierci są nieznane. Zastrzelił go podobno w kawiarni pijany gestapowiec. 17 osób z mojej najbliższej rodziny. Moja babcia Hawa, mój dziadek Noe Diament, moi wujkowie, mój wujek Awram, który był lekarzem w getcie warszawskim, moi kuzyni. Mój dziadek Leon Głowiczower mieszkał na granicznej w Warszawie, był koperciarzem. W sierpniu 1942 roku został wywieziony do Treblinki razem z większością swojej rodziny. Szlomo Pejczew, lat 46, mieszkał z rodziną na Brzeskiej 11, a w getcie na Leszno 66, w getcie zmarł z głowy. Jego żona Hanna, lat 45, została wywieziona do Treblinki. Moja babcia, Helena Poznańska, lat 52, gospodyni domowa. Miała zły wygląd, wiedziała, że nie przeżyje po tamtej stronie, a po tej upodleniu nie chciała jej żyć i sama poszła na umszlak. Nigdy jej nie znałem, ale ona ma 5 prawnucząt, z czego 4 żyje w Warszawie, a jedno z nich urodziło 15 miesięcy temu córeczkę. Moi dziadkowie, Bronisława Mądlak z domu Bacha i Dawid Bacha, mieszkali na Karmelickiej, zginęli nie wiem jak, prawdopodobnie zostali wywiezieni do Treblinki. Szlomo Papierwal, lat 47, kamasznik, mieszka na Kochmanej 14, zmarł w getcie z głodu. Czwora jego dzieci, Hajcie, Abramka, lat 11, Cytan, lat 6 i Hajma, lat 16, wywieziono do Treblinki. Halina Berenstein z domu Rubin Licht, lat 49, bakteriolog, mieszkała z mężem Józefem i synem Arturem na Kupieckiej 6. Halina od początku wojny była błędna ze strachu. 5 września 42 roku podczas wielkiej akcji patron fabryki wyciągnął Halę z szeregu. Ona uciekła im 2 razy z rąk i ukryła się w jakiejś dziurze, w sobole pościeli. Wyciągnęli ją i okrutnie skatowali. I zawlekli do Treblinki, gdzie mieli specjalnie urządzone łaźnie, do której wpychano ludzi rozebranych do naga i zagazowano. Myślę, że Hala próbowała jeszcze w drodze uciekać. Może ją w drodze zastrzelono? Lutek Podblad, lat 25, Warszawa z asymilowanej rodziny, wysoki, przystojny, utalentowany, cieszył się sympatią kolegów.
Jeden z przywódców Akiby prowadził punkt dla uchodźców przy Zamenhofa 32. Mieszkał z matką przy Muranowskiej 44-35. Jako jeden z pierwszych namawiał do zbrojnych działań w getcie. Po powstaniu dowódca jednego z oddziałów 8 maja, gdy Niemcy wrzucili bomby gazowe do bunkra przy Miłej 18, strzelił najpierw do swojej kochanej matki Miriam, a potem do siebie. Róża Mandler, 59, doktor filozofii i mąż Maj, lat 61, Przemysłowy. Mieszkali przed wojną przy ulicy Emil Prater 25. Moja babcia Małka Hazanowicz i moja ciocia Klara mieszkały w Falenicy. Potem były w getcie otwockim, gdy rozpoczęła się akcja mordowania mieszkańców getta, zginęły, nie wiem jak. Janka Kwon, najbliższa przyjaciółka mojej mamy z gimnazjum na Rozgrad, nie chciała przejść na aryjską stronę, została z matką. Były tylko we dwie w getcie, bo ojciec lekarz powołany do wojska we wrześniu zginął w kampanii wrześniowej. Pracował na Mariańskiej w kasie chorych. Zostało po niej zdjęcie w albumie i ciągle widzę ich twarze. Stoi tam razem z moją mamą i trzecią koleżanką, Danusią, wówczas Hopper, później Góra. Dawid Dąbrowski, pedagog z Łodzi. W czasie okupacji był kierownikiem sierocińca w warszawskim getcie. Szedł na czele swych wychowanków w dniach wielkiej akcji w sierpniu 1942 roku na Umszerplatz, skąd zostali wywiezieni do Treblinki. Helena Hoffman z domu Herzfeld mieszkała w Warszawie, ukrywała się na warszawskim Grochowie, została sprzedana za kilogram zakupów po wojnie. A teraz Paweł z kolektywu Syrena opowie nam o dalszej części. Dziękuję wszystkim za czytanie i za tak liczną obecność. W dalszej części przemieszczamy ulicą Karmelicką i Anielewicza na Skwerteki Bądrzewskiej, gdzie przygotujemy grunt pod zasadzenie drzewka. Będzie to siostrzane drzewko do Michabelki z Wałowej, z ulicy Wałowej, która została ścięta, choć rosła od przedwojnia, to dwa lata temu niestety została ścięta. Udało się wskrzesić z jej pestek siostrzane drzewko, które we wrześniu zasadzimy i wspólnie. Mam nadzieję, w podobnym gronie. I wiele osób pyta nas, po co w zasadzie taki gest, czemu to służy, skoro nie ma już tego prawdziwego drzewa, skoro to jest już tylko siostrzane drzewo. I ja mogę powiedzieć, że jestem z pokolenia trochę młodszego niż część z obecnych tu osób. I wielu z was jeszcze tej historii mogło dotknąć, mogło znać osoby lub samemu doświadczać czasów wojny, widziało te ruiny i mogło po prostu pamiętać. Natomiast my żyjemy w czasach, w których nie wystarczy pamiętać, w których trzeba przypominać. W czasach, w których historyczna polityka rządu dąży do tego, żeby tę pamięć zacierać, żeby ją zniekształcać, żeby ją sobie zawłaszczać. W których premier naszego rządu potrafi zapalić świeczkę Brygadzie Świętokrzyskiej, która się z Wehrmachtem wycofała na zachód, a potem drugą ręką mówić, że zależy mu na dialogu polsko-żydowskim. W czasie, kiedy jego rząd wprowadza ustawę o IPN-ie, która naszym zdaniem jest kłamliwa i która nie pozwala mówić o tym, jakie rzeczy się tu naprawdę działy. W czasie, kiedy dekomunizacją ulic napuszcza się jednych bohaterów przeciwko drugim, chociaż historycznie siłą tego ruchu było to, że pomimo podziałów politycznych wiele osób stało ramię w ramię. I zanim ruszymy, ja chciałem przeczytać fragment Tez o pojęciu historii Waltera Benjamina, wybitnego filozofa żydowskiego, niemieckiego, który w 1940 roku ścigany przez Gestapo, zapędzony do granicy hiszpańskiej, popełnił samobójstwo, zostawiając nam te zapiski, które my, mogę powiedzieć, jako jeden z organizatorów, traktujemy poważnie. Wyartykułować historycznie to, co minione, nie oznacza, że trzeba je poznać takim, jakim naprawdę było. To niemożliwe.
Oznacza natomiast zawładnąć przypomnieniem, takim jak rozbłyska w chwili zagrożenia. Materializmowi historycznemu zależy na tym, aby uchwycić obraz przeszłości, jaki znienacka narzuca się historycznemu podmiotowi w chwili grozy. Niebezpieczeństwo zagraża zarówno tradycji, jak i jej odbiorcom. Dla obydwu stron jest ono tożsame. Oznacza uczynienie z siebie narzędzia klasy panującej. W każdej epoce od nowa podejmować trzeba próby odebrania tradycji konformizmowi, który chciałby nad nią zapanować. Mesjasz przychodzi przecież nie tylko jako zbawca, przybywa także jako ten, kto zwalczy antychrysta. Tylko temu dziejopisowi przysługuje dar rozjarzenia w minionym iskry nadziei, który jest tym pragnieniem przeniknięty. Umarli także nie będą bezpieczni przed wrogiem, kiedy zwycięży. A ten wróg nie przestał zwyciężać. I my teraz, widząc to, że ten wróg nie przestaje zwyciężać, że neofaszyści nie przestają maszerować przez Warszawę, tym bardziej chcemy nieść dalej te bundowskie sztandary, chcemy właśnie wskrzeszać drzewka, choćby z pestki, i chcemy tę pamięć ciągnąć w przyszłe pokolenia. Marek Edelman już nie zapali świeczki na Kopcu Anielewicza, ale czynią to dzieci, czyni to młodzież, czyni to wielu z nas i my tę pamięć uważamy za swój obowiązek, my tę pamięć będziemy nieść, nawet jeśli niektórych z nas tutaj zabraknie już. Teraz pójdziemy ulicą Karmelicką i to drzewko zasadzimy. Znaczy przygotujemy grunt pod jego zasadzenie dzisiaj. Dziękuję. Cześć, witajcie. Mir kummen auf und auf und schott, mir kummen feiern im Krieg, die Herzen euch geben.
Jezu.